Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj podrzut techniczny. Pokażemy, na czym polega. Podrzut techniczny przede wszystkim składa się z dwóch podstawowych faz. Pierwszą fazą jest, oczywiście nie mówię o podstawowych technicznych przygotowaniu, tylko pierwsza faza jest zarzut sztangi na klatkę piersiową. Właśnie Krzysiek pokazuje. Co jest istotne? Przede wszystkim od samego momentu zabrania sztangi. Pozycja, plecy wciągnięte, ręce proste, poderwanie sztangi, wkręcenie łokci. Drugą fazą podrzutu technicznego jest wybicie sztangi nad głowę. Są różne metody. Niektórzy robią na nożyce. W Polsce prawdopodobnie wszyscy robią górę na nożyce, ale też popularne jest, zwłaszcza u Azjatów, robienie góry na unik. Podstawowe błędy. Już w momencie, kiedy się przykładamy do samego momentu zabrania sztangi, na co trzeba zwrócić uwagę? Plecy. Przede wszystkim kręgosłup wciągnięty, klatka wypuklona, barki ściągnięte, sztanga blisko siebie. Tak samo jak rwanie. Cały czas kontakt musi być sztangi z ciałem zawodnika. Opuść. Spokojnie zarzuć teraz. Ważne, żeby rąk nie uginać za wcześnie. Dopiero w momencie poderwania, kiedy sztanga jest w połowie uda, włączamy rękę, włączamy dźwięk i zarzucamy na klatkę piersiową. Bartek Bąk jest znany z tego, że ma jedną z najlepszych gór w Polsce. Zaraz zademonstruję swoją technikę. Bartek dysponuje super czuciem mięśniowym. Proszę spojrzeć, jak sztanga leży w barkach, łokcie zablokowane. Bawi się tą sztangą. To widać, że on się bawi tą sztangą. Zwróćcie uwagę na wybicie. Łokcie wysoko, podkręcamy łokcie jak najmocniej i staramy się trzymać w pełnej dłoni. Łokcie wysoko, pełna dłoń. Zejście na nogach. Uwaga przede wszystkim na moment zabrania. Zrobić pozycję prawidłową. Na całej stopie musimy mieć stopę całkowicie na pomoście. Nie można przechodzić na palce. Napięty w momencie zabrania, bo później sztanga idzie albo do przodu, albo się wychyla do tyłu. I bolą kolana. Dawaj. Jeszcze raz. Sztanga idzie cały czas w jednej linii. Głównym elementem zarzutu jest miejsce poderwania, gdzie musimy przyspieszyć sztangę, żeby zarzucić ją na klatkę. Zwróćcie uwagę, gdzie Arek podrywa. Troszeczkę wyżej jak połowy uda. Zawsze wszyscy ciężarowcy mają powycierane stroje właśnie w punkcie, gdzie podrywają. Po poderwaniu następuje szybki podsiad i podkręcenie łokci jak najwyżej, żeby sztanga nas nie wypluła i żebyśmy trzymali plecy. Po poderwaniu następuje szybkie wyłapanie sztangi, przekręcenie łokci. Trzymamy sztangę w całej dłoni. Nie boimy się tego. Nie jak wszyscy mówią. Wszyscy mówią, że mamy trzymać sztangę w palcach. Później sobie zmiażdżymy te palce i tyle będzie z tego. Przy wyłapaniu klapkę trzymamy piętą do przodu, łokcie wysoko, plecy usztywnione. W drugim etapie podrzutu, czyli góra na nożyce, schodzimy w nogach jak najniżej, jednocześnie prostując nogi, włączamy ręce, wybijamy sztangę w pionie, nie za daleko, za siebie, nie do przodu, w pionie. Nogą, która wysuwa się do przodu u Bartka jest akurat prawa, nogą wykroczną jest akurat u Bartka noga prawa, tutaj ciężko powiedzieć jak u innych, ale w większości ludzi wybija tą górę na nożyce na prawą nogę. Krótkim testem, żeby zobaczyć, która noga jest dominująca, na którą będziemy bić górę, wystarczy niespodziewanie. Arek, nie spodziewasz się, nie? Prawda? Nie spodziewam się w ogóle.
prawa noga to noga dominująca, rek na tą nogę bije górę. 236 na treningu. Dobrze, jest ważne, aby wybijając na nożyce, noga wykroczna i noga z tyłu powinny być równo po 50%. 50% do przodu, tylnie 50% do tyłu. Ta pozycja powinna być bardzo stabilna. Na przykład, gdy ktoś by Krzyśkowi stanął na tylnią nogę, ta pozycja nie powinna się właściwie zmienić. Pracujemy tylną nogą. Sztanga ciągnie nas do przodu, wjeżdżamy biodrem. Wjeżdżamy biodrem, sztanga automatycznie wjeżdża nam za barki i ją utrzymujemy. I nie walczymy z nią. Teraz pokażę Krzysiek, jak schodzimy z nożyc do pozycji takiej, gdzie kończymy po prostu bój i możemy rzucić sztangę. Spokojnie. Raz, dwa, noga, która jest z przodu, zaczyna, druga dołącza i można rzucać. Na spokojnie. Jeżeli te nożyce będą bardzo długie, to można zrobić wykroczną nogą. Dwa kroki do tyłu, tak żeby stabilnie wracać do tej pozycji, żeby iść do tej pozycji końcowej. Nie ma treningu dzisiaj. Dawaj, pnicę, tak, jest najważniejszy. Tak, do rwania. Można się ogrzewać zarzutem siłowym. Czyli ustawiamy się tak samo jak do podrzutu. Również nie robimy tej takiej pozycji startowej, zabierając nogi, tylko samym grzbietem i rękami. I również tutaj kończymy, trzymając łokcie wysoko, klatka do przodu. Tak, żeby to nie wyglądało tak. To prawidłowy, pełny ruch. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim plecy. Plecy mają być proste, wyprostowane, ściągnięte łopatki. Można również po takim zarzucie wykonać kilka przysiadów z przodu. To ćwiczenie omówimy później bardzo dokładnie, bo to jest jedno z głównych ćwiczeń podnoszenia ciężarów, które nam pozwala wypracować sztywność i siłę mięśni nóg. Plecy proste. Za nami kolejny odcinek. Dzisiaj mieliście okazję zobaczyć podróż techniczny. Oczywiście nie wszystkie szczegółowo możemy wam to opowiedzieć, jak się spotkamy. Podstawowe takie informacje, jeśli coś do was dotarło. Jednakże musicie zdawać sobie sprawę z tego, jeżeli chcecie dobrze robić, zapraszamy do nas. My was poustawiamy tak, jak to powinno być. Nie uderzać w biodro, tylko podrywamy. Nie uderzamy, podrywamy. Plecy proste. Łokcie wysoko. Siła.